Miasto Ogrodów realizuje w tej chwili kilka projektów. Efekt jednego z nich możemy już oglądać w Nikiszowcu. Jest to mural inspirowany Grupą Janowską. A dokładnie inspirowany obrazami jednego z ostatnich żyjących twórców Grupy Janowskiej z jego złotego okresu, czyli Erwina Sówki. Mural, który składa się z 8 jego obrazów, powiększonych na mur między Nikiszowcem a Janowem przez studentów Akademii Sztuk Pięknych. Mamy tam wszystkie motywy charakterystyczne dla Erwina Sówki, a więc fantastykę, okultyzm, postacie z mitologii Dalekiego Wschodu, ale też Świętą Barbarę, postacie górników i sam Nikiszowiec. Myślę, że miejsce na ten mural jest najlepsze z możliwych. Po pierwsze, ten mur znajduje się tuż przy skwerze artystów z Grupy Janowskiej, a więc miejscu poświęconym tym wyjątkowym twórcom. Po drugie, to miejsce, w którym ta sztuka się narodziła. Erwin Sówka wychowywał się i spędził dużą część swojego życia na Nikiszowcu. Wielu z jego kolegów mieszkało na Janowie. To sztuka, która właśnie stamtąd się wywodzi, tym miejscem się inspiruje, nawet te miejsca portretuje, dlatego myślę, że wybór tej lokalizacji jest najtrafniejszy, jaki mógłby się nadarzyć. To już za nami, a co przed nami? A przed nami wielki trzydniowy Festiwal Muzyki Świata, na który serdecznie zapraszamy od 28 do 30 czerwca, czyli ostatni weekend miesiąca, piątek, niedziela. 3 dni spotkania z muzyką z całego świata, muzyką folkową, ale współczesnym folkiem. Współczesny folk, który nie jest już tylko muzyką tradycyjną, muzyką ludową, ale jest często spotkaniem kultur, pewną muzyczną mieszanką. Co wieczór w podcieniach Centrum Kultury Katowice wystąpią 3 takie zespoły, po połowie polskie i zagraniczne. Z polskich nazwisk i z polskich zespołów warto wymienić zespół Południce. To grupa wokalistek, które wykonują tradycyjne pieśni polskie i białoruskie, ale tym razem w niezwykłym programie Południce Elektronice, a więc jak się można domyśleć, jest to połączenie muzyki tradycyjnej z muzyką elektroniczną. Będzie również kompania Adama Struga, artysty znanego z naszych scen od wielu, wielu lat, ale który dopiero teraz wydał swoją pierwszą płytę. To muzyka bardziej nastrojowa, więcej tam delikatnych dźwięków, akordeonu, bardzo poetycka, bardzo kojąca. Będzie też dużo pozytywnej, tanecznej energii. Ja szczególnie zachęcam do posłuchania koncertu izraelskiego zespołu Moishe, Moishe, Moishele. To jest muzyka hasycka. Wiadomo, że w tradycji hasyckiej muzyka i taniec jest częścią modlitwy. Tutaj ten taniec będzie szczególnie ważny, ponieważ ta muzyka tradycyjna, muzyka hasycka będzie zmieszana z muzyką acid house, a więc muzyką stricte taneczną, z szybkim, mocnym rytmem. Myślę, że niezwykłe połączenie, a to tylko kilka z 9 zespołów, które czekają nas od 28 do 30 czerwca. Wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej www.miastomyślnikogrodów.eu. Zachęcam szczególnie gorąco, ponieważ jest to festiwal w zasadzie otwarty dla wszystkich. Bilety na każdy wieczór to tylko 5 zł.